Cześć Ekipo, witam serdecznie. KSW 93 w Paryżu przed nami, a my przygotowaliśmy razem z moim redakcyjnym kumplem Michałem. Siema. Witam serdecznie, cześć. Typy na to wydarzenie. Nie będzie tych typów dużo, ale na pewno skonstruujemy tak kuponik, by było jak największe prawdopodobieństwo tego, że wygracie sianko na weekend. Pasuje? No przekonałyśmy, jedziemy w to. Słuchajcie, sobie. a to, że naszym partnerem jest oczywiście Fortuna, która jest oficjalnym bookmacherem KSW, to wszystko fajnie łączy nam się w jedną całość. Ja jestem gotowy, Michał jest gotowy, KSW we Francji jest gotowe. Zobaczymy. Zaczynamy, słuchajcie. No to od czego zaczynamy właściwie? Jakaś no waleczka na początek, wywołaj coś do tablicy i jedziemy. Znaczy ja myślę, że trzeba zacząć od Mariana Ziłkowskiego. Dobrze, bo tych akcentów polskich na karcie nie ma wiele, słuchajcie, bo tak. okazuje się, że wielu zawodników z Polski odmawiano udziału. Udział. Stop... Ciekawe dlaczego. Właśnie, miałem Cię Michał zapytać. Dlaczego tak mało znanych zawodników z Polski chciało wystąpić na tej gali w Paryżu? Ponieważ we Francji są testy antydopingowe, w Polsce ich nie ma, wszystko jest jasne. Jogi babu, wszystko się zgadza w jedną całość. No, rozumiem. Jak we Francji nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o testy antydopingowe. To nieźle. Ale Marian Ziłkowski, jako że od lat jest orędownikiem tego, żeby testy antydopingowe Robi. były powszechne, mhm. dla niego to jest ważne, że on na tej karcie walki jest i oczywiście jest gotowy do tego, żeby być zbadanym. Słuchajcie, no to co? Marian Żółkowski po dwóch latach nieobecności w Oktagonie wraca. Tak, nie walczył dwa Roki, lata. Rok i 10 miesięcy, tak, wow, to, to Słuchajcie, to naprawdę yy, wydaje mi się, że ciąży na nim lekka presja, może się zestresować. To raz. Dwa, walczy we Francji, a wiemy, że Marian Żółkowski z... to jest chyba w ogóle jego drugi albo trzeci występ poza granicami Polski. A trzy, walczy z Francuzem, z Warelu, Młodym, gniewnym, który ma bardzo podobne warunki fizyczne do niego. Oczywiście jest faworytem yy, według Buchera Fortuny. Zresztą zobaczcie sobie, na kursy tak wyglądają. Ale ja tutaj bym się nie zdecydował postawić na Mariano Ziłkowskiego czystej jedynki. No to jest ryzyko rzeczywiście, słuchaj, bo po pierwsze Marian Ziłkowski wraca po roku i 10 miesiącach, po drugie ta presja, o której mówisz, Marian sam mówi, on nie mówi, że nie ma presji, on przyznaje, że rzeczywiście oczekiwania są duże, że ma coś do udowodnienia sobie, właścicielom organizacji i kibicom, którzy gdzieś patrząc na to, jak wyglądały te ostatnie dwa lata w jego wykonaniu, już. Zastanawiałem się, czy Marian Ziółkowski jeszcze wróci, czy wróci stary dobry Marian, to kolejna sprawa, no i też pamiętajmy o tym, że Marian Ziłkowski no, walczy na francuskiej ziemi, on jeszcze tak naprawdę nie wie jak to smakuje, bo w KSW tak naprawdę to jest coś nowego dla niego, przelot w ogóle samolotem wiesz na gale. bo mu się samolot jak sam mówi kojarzy przede wszystkim z wakacjami, wakacjami a, a nie z występem na, na gali. Natomiast, słuchaj, a propos Wareli, bo niektórzy go tak e, też tutaj windują, e, jeżeli chodzi o te jego ostatnie wygrane. Przede wszystkim te trzy ostatnie wygrane w KSW, to też trzeba patrzeć na każdą wygraną, wiesz, i ją sobie rozłożyć na czynniki pierwsze. Wygrana z Gracjanem Szadzińskim, który no, był jest na totalnym zakręcie swojej kariery, i wtedy myślę, że wielu zawodników by z nim szybko walkę wygrało. Potem ta walka z Łukaszem Rajewskim, która zakończyła się po pełnym dystansie. No i Sebastian Rajewski, czyli 16 sekund walki, cios na wątrobę i koniec. Więc to są wygrane, nie można tego lekceważyć ale każda ma swoją historię i mimo wszystko... Marian Ziółkowski, jeżeli to będzie stary dobry Marian, bo tu jest jeden tak zapytania, jest dla mnie faworytem walki z Warelem. No jest faworytem. Uważam, że to będzie pierwszy poważny test dla Wareli dla i może go nie zdać. Ja będę szczery, chciałem postawić tutaj na Warele, trochę tak poddymić, ale dobra, jeśli mamy zbudować taki bezpieczny kupon, ja tutaj stawiam powyżej 2,5 rundy w tym pojedynku. Tak, to ja też tak chciałem obstawić, że to, no to, to będzie pewien Słuchajcie, to powyżej 2,5 rundy ląduje do naszego kuponiku po takim kursiku i lecimy dalej z następnym typem. Słucham. No, musimy porozmawiać yy, o walce wieczoru, bo chciałem do tego przejść od razu, bo jednak to jest coś, co elektryzuje wszystkich, bo wow. Saladin Parnas y, być może w swojej ostatniej walce dla KSW, bo wiecie sami, że ten kontrakt się kończy i nie wiadomo, co będzie dalej z Saladinem Parnasem, a mm -hmm. ja na drugim patrzę. biegunie jest UFC, które marzy się pewnie Saladinowi i być może niedługo tam wyląduje, bo sportowo absolutnie jest zawodnikiem, który w UFC powinien walczyć. Kontra Valeriu Mircia, który ostatnio notuje fajną serię, po takiej słabszym momencie swojej kariery, po tej przegranej wtedy z Romanem Szymańskim, wrócił w wielkim stylu, pokonał naprawdę zawodników ważnych: Borys Mańkowski na rozkładzie, Roman Szymański na rozkładzie, ostatnio Leo Brichta na rozkładzie. I tu jest słuchaj jedyny z takie zapytania: bo przecież walka z Czechem Leo Brichtą to, to było 7 tygodni temu. On drugi raz musi w tak krótkim czasie robić wagę. I, no i to, to nie jest pełen obóz, absolutnie. I on w ogóle nawet nie był w stanie się zregenerować tak w 100%. No nie, I on sobie z tego zdaje sprawę, on mówi, że no, pewnie nie było do odpowiednio tego czasu. A dostaje najcięższego zawodnika w swojej karierze, jeśli chodzi o przeciwnika, prawda? Tak, ale wychodzi z założenia, że jak się dostaje taką szansę, to trzeba z niej skorzystać. Mm -hmm. To po pierwsze, a po drugie wie, że jeżeli to zrobi, to być może będzie liczył na wdzięczność organizacji w przyszłości. Słuchajcie, no biorąc pod uwagę kursy, zobaczmy sobie, no tutaj a. mamy mismatch. Na Parnasa jest 1,18, więc tutaj stawianie czystej jedynki jest absurdem. Ale zastanawiałem się, Michał, nad dwoma rzeczami i ty mi pomożesz wybrać. Albo gramy, że Parnas wygra przed czasem do naszego kuponiku po kursie 1,70, albo gramy znowu powyżej 2,5 rundy. Wybieraj. Dwóch twardzieli, absolutnie uważam, że to będzie dwóch powyżej 2,5 rundy. Tak? Mhm. Czyli że Parnas go tam nie zdominuje, Decyzja. bo wiemy, że Parnas ostatnio, on teraz wraca przecież do swojej kategorii wagowej, bo ostatnio walczył kategorię wyżej, prawda? Zdominuje, ale nie skończy. No to gramy, słuchajcie, znowu powyżej dwóch i rundy po takim e, kursiku i to ląduje do naszego kuponiku, tak? Dobrze, mamy już kuponik składający się z dubla, ale czas na trebla. My dzisiaj zagramy trebla i słuchajcie, walka kobiet, bo A, dobra. wiesz dlaczego? Wydaje mi się, że to jest jeden z najpewniejszych e, typów. Na, w całej tej gali, według mnie. Sandra? Tak, że po prostu zagramy sobie czysto na y, Sandrę, y, która no, wygląda naprawdę znakomicie y, w wygląda federacji znakomicie. KSW. Sandra Sukar, bo o niej mowa. Kurs 1.46, słuchaj, dlaczego nie? Walczy z Froler Hani, o której za wiele nie wiemy. Poznałem Sandrę Sukar, robiłem z nią rozmowę. Nie jestem do końca... Obiektywny, mam do niej słabość, podoba mi się to jak walczy, naprawdę podoba mi się to jak walczy. Jeżeli widziałeś jej walkę z Wiktorią Czyżewską, też faworyzowaną zdecydowanie, to no, no, Sandra no, no, no. Sukar tam zaprezentowała się znakomicie. Jej sufit jest zdecydowanie wyżej, cały czas się rozwija, ma fajny mental. Obejrzyjcie rozmowę z Sandrą Sukar, naprawdę to jest fajna zawodniczka i no ma 3-0 słuchajcie. Może nie jest jeszcze niezwykle jakoś doświadczona i tak dalej ale jednak idzie po swoje i uważam, że jest faworytką tego pojedynku. No jest i ją zagramy, wrzucamy ją do koponiku. Słuchajcie, jej przeciwniczka ma 37 lat, jest dużo słabsza fizycznie, a tutaj mówimy o młodej Gniewnej, która jest w uderzeniu, która naprawdę, no po, pojedynek po pojedynku się rozwija, bo to widać. Pojedynek po pojedynku wygrywa. Jest napompowana fizycznie, jest, tak jak powiedziałaś, dobra mentalnie. Ja tutaj się nie zastanawiam i walę pewniaczka na Sandrę Sukar, która po takim kursiku ląduje do naszego kuponiku. No ja się za na pod tym podpisuję, sobie. Dobra, mam lewą już, prawą rączkę. Mamy już trebelka, który wygląda w ten sposób. Zobaczcie, jak ten kurs akumulowany w fortunie wygląda. Czy, Michał, chciałbyś coś dorzucić jeszcze do naszego kuponu? Bo ja na ten moment nie mam już pomysłu, ale może ty coś masz. Jest co dla mnie ciekawa walka jest, słuchajcie, Artur Szczepaniak kontra Madart Fleminas. Bo to też jest dwóch zawodników, których miałem okazję nieraz. Oglądać w akcji Fleminasa możecie kojarzyć też że dlatego, że to jest weteran organizacji Cage Warriors wyspiarskiej. On wtedy zresztą mm. zakończył karierę w organizacji Cage Warriors w lipcu 2023 roku. Daniela Skibińskiego, niestety. Potem trafił do OKSW. Ostatnio ta walka przegrona, przegrana z Arturem Grzebykiem. No i teraz walka z Arturem Szczepaniakiem który moim zdaniem w tej organizacji jest bardzo takim eksplozywnym zawodnikiem, też jest zawodnikiem, dla którego występ we Francji ma duże znaczenie, wracając do tego, od czego rozpoczęliśmy nasze spotkanie, bo to jest gościu, któremu też niektórzy w jego karierze zarzucają ten doping, więc on teraz też cały czas mówi, możecie mnie testować ile chcecie, dlatego dla niego ważne było to, żeby we Francji wystąpić, zwłaszcza, że on jest z Beneluxu, tam mieszka na co dzień, więc to też jest wszystko blisko, podobne też grono kibiców i uważam mimo wszystko, że on że on po prostu wygra z Felminasem. No słuchajcie, kurs 1.35, czyli też tak zwany. Znaczy, ja bym obstawił, no. to ty tam masz wszystkie swoje tak. liczby e, pod sobą, więc możemy powiedzieć, co tam jest. Natomiast ja uważam, no 1, że to jest walka. 1, która 35. Absolutnie nie dotrwa do sędziowskiej decyzji. Dobra. Yy, aha. Czyli, że zakończy się przed. Yy... Przed końcem pojedynku, tak? Jestem o tym przekonany. To co byś wolał wybrać? Rzucajemy Szczepaniaka po kursie 1.35, czy że, mm, że walka zakończy się przez KO, TKO lub przez, przez dyskwalifikację po kursie 1.70? 1.70. No dobra, no to słuchajcie, to jednak zmieniam decyzję i walimy znowu kolejny kurs 1.70, że walka Szczepaniak-Fleminas zakończy się przed czasem. Tak, 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 słuchajcie. Spróbujmy 1.70. Dobra, słuchajcie, no to mamy akumulację, dosyć fajną zbudowaliśmy za ile gramy? Za stówkę. Ty dajesz 50, ja daję 50 i mamy do wygrania tyle. Zobaczcie tutaj na ekranie wam się wyświetla i mamy do wygrania. My za ten hajsik na pewno zrobimy coś pożytecznego. A i mam nadzieję, że wy zrobicie coś pożytecznego, bo mam nadzieję, że trafię. Najbardziej boję się jednak tego typu Marian Ziółkowski, Walera, tam powyżej tej 2,5 rundy. Wydaje mi się, że to jest takie najbardziej niebezpieczne w tym naszym całym kuponie. No bo Wilson, Warela to jest cały czas zagadka, słuchajcie. No tak rozkładamy sobie te ręczniki pierwsze na logikę, bo Marian Ziółkowski taki w Prime, stary dobry, kontra Warela. To pewnie Marian może mieć więcej argumentów, ale Warela. On być może nam jeszcze wszystkiego nie pokazał. No dobrze, słuchajcie, no to tak wygląda kupon. Cieszcie się nim, bawcie się nim, pamiętajcie, że to jest zabawa. Oczywiście nie są to pewniaczki, takie, że możesz grać za chałupę, ale myślę, że te pięć dyszek, stówkę można sobie zaryzykować i u naszego partnera Fortuny wykorzystać. To pamiętajcie, że jeśli zarejestrujecie się naszym linkiem, który znajdziecie na dole w opisie, dostajecie trzy zakłady bez ryzyka do 100 złotych każdy, więc możecie sobie zagrać Dowolny kupon, pierwszy za stówę, drugi za stówę, trzeci za stówę. Jeśli wam nie wejdzie, to zwraca fortunka wam Tosianko. Pasuje? Pasuje, słuchajcie, KSW 93 w sobotę od godziny 19:00 Będzie okazja sprawdzić, czy, czy mieliśmy nosa, słuchajcie. Może Ma... to będzie dobry weekend. Mamy nadzieję. Cześć, trzymajcie się. Trzymajcie się, hej.